Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Adi i witam Was w kolejnym niedbałym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam moją kolekcję kart piłkarskich UEFA Champions League część druga. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żebyście otrzymywali powiadomienia w każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużając, lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym nietypowym odcinku nagram dla Was moją kolekcję kart piłkarskich UEFA Champions League, część druga. Także zapraszam Was do oglądania. Więc na początek będzie moim pierwszą kartą UEFA Champions League będzie to Ever Banega i Grzegorz Krychowiak z Sewilli. Tak to się karta prezentuje, jeśli będziecie w stanie zobaczyć. Kolejną kartą z Sewilli jest to Vitolo. Kolejną kartą też z Sewilli jest to Gal Kakuta. Jakiś, nie wiem, obrońca czy coś? Nie wiem. Kolejną kartą jest to karta Wolfsburga Bast Dost. Tak ona się prezentuje, jeśli coś zobaczycie. Kolejną kartą jest to karta też Wolfsburga Niklas Bentner, czy jakoś tak się wymawia jego nazwisko. Kolejną kartą jest to karta też Wolfsburga, jest to Diego Benaglio, bramkarz Wolfsburga były. I kolejną kartą jest to karta Wolfsburga Robin Knoche, czy jakoś tak to się wymawia jego nazwisko, nie wiem, ale dobra. Kolejną kartą jest to karta z Benfiki Franco Cervi, pomocnik chyba były, nie wiem. Kolejną kartą jest to też karta z Benfiki Taliska i Jonas, dwóch fajnych, także no. Kolejną kartą jest to karta Manchester United, był bramkarz David De Gea, tak to się prezentuje. I kolejną kartą jest to karta też Manchester United, dalej Blind. Kolejną kartą jest to karta Atletico Madrid, Felipe Luis, obrońca. Były chyba. I były też napastnik Atletico Madrid, Fernando Torres. Taką kartę się prezentuje. Kolejnym zawodnikiem jest to zawodnik PSG, Presnel Kimpembe, obrońca, który jeszcze gra, czy grał, nie wiem, mniejsza o to. Kolejnymi zawodnikami PSG jest to Lucas i Xavier Pastore, tak to się prezentuje. Kolejnym zawodnikiem PSG jest to Lucas. Kolejnym zawodnikiem i kolejną kartą jest to Kevin Trapp, również z PSG. Mamy kartę teraz z AS Monaco i jest to zawodnik Terence Kongolo. Jeśli dobrze wypowiadam, to napiszcie w komentarzu nazwiska i imiona.
Kolejnym zawodnikiem jest to też zawodnik AS Monaco, Youri Tielemans. Tak to się prezentuje. Kolejnym zawodnikiem jest to zawodnik Olympiakosu, Felipe Pardo. Kolejnym zawodnikiem jest to też zawodnik Olympiakosu, Roberto Bramkarz. I przechodzimy teraz sobie do zawodników Chelsea. Jest to David Luiz, a także zawodnik Chelsea Mishi Batshuayi. Kiedyś chyba grał w Chelsea. Zresztą widać nawet, także no. Kolejnym zawodnikiem jest to zawodnik Chelsea Oscar. Kolejnym zawodnikiem Chelsea jest zawodnik Kurt Zouma. Kolejnym zawodnikiem jest to zawodnik też Chelsea John Terry. No i legenda Chelsea Eden Hazard w specjalnej, fajnej takiej, powiedzmy, że w srebrnej wersji tej karty. No. Kolejnym zawodnikiem jest to zawodnik RB Lipsk, Marcin Komper. I kolejnym zawodnikiem jest to też zawodnik RB Lipska, Bruma. Chyba były. Nawet nie wiem. No i przechodzimy teraz sobie do Manchesteru United. Jest to Nicolas Otamendi. Jest to Kyle Walker z Manchesteru, który obecnie jeszcze gra. David Silva i Raheem Sterling. Bakary Sagna. I przechodzimy sobie teraz do Porto. FC Porto, jest to zawodnik Evandro, jeśli dobrze wypowiadam. Kolejnym zawodnikiem FC Porto jest to Iker Casillas, był bramkarz na przykład takich klubów jak Real Madrid i chyba... No zresztą napiszcie w komentarzu, jaki jeszcze bronił, ale chyba mi się wydaje, że tylko w Realu Madrid on bronił. Kolejnym zawodnikiem jest to też zawodnik FC Porto, Hernani. Kolejnym zawodnikiem jest to zawodnik też FC Porto, Bruno Martins Indy. Kolejnym zawodnikiem jest to też zawodnik FC Porto, Christian Tello. Kolejnym zawodnikiem też jest zawodnik FC Porto, Alberto Bueno. Jakby można, można. Kolejnym zawodnikiem FC Porto jest to Yahin Brahimi. Jeśli dobrze wypowiadam te nazwiska i imiona, to ok. I przechodzimy sobie do PSV. Kolejnym zawodnikiem PSV jest to Andres Cuadrado. Kolejnym zawodnikiem PSV jest to Adam Maher. Imiennik mój, ale dobra, ok. I teraz przechodzimy do zawodników Arsenalu. Jest to Matthew Debuchy.
jak to się jego nazwisko wymawia, czy pisze. I ikona Arsenalu Alexis Sanchez, który grał tam bardzo dobrze. Nie mówię, że nie, bo naprawdę ok. I tego klubu wam nie powiem, bo niestety nie znam, a tym klubem jest zawodnik Laurent Deportitre. Nie wiem. Kolejnym zawodnikiem, który też nie wypowiem, klubu jest to Khalifa Koulibaly. A to już znam, jest to Zenit. Piłkarz z Zenitu jest to Aleksandr Anyukov. Czy jakoś tak to się wymawia jako nazwisko. Kolejną kartą jest to karta Zenitu Paweł Dolgow. Kolejną kartą jest to karta... Też nie pamiętam tego klubu. Zresztą możecie mi napisać w komentarzach, jaki to jest klub. I zawodnikiem jest Renato Steffen. Mam przybliżę tutaj pod moim palcem jest klub, także napiszcie w komentarzach, jaki to jest klub. Także będę wiedział następnym razem. I kolejnym zawodnikiem tego nieznanego dla mnie klubu jest to Eder Balanga. Kolejnym klubem jest to klub Tottenham Hotspur i zawodnikiem jest to Kieran Trippier. Kolejnym zawodnikiem Tottenhamu Hotspur jest to Jan Vertonghen, który kiedyś grał dla Tottenhamu. Tutaj mamy zawodnika CSKA Moskwa. O, proszę bardzo. I zawodnikiem jest to Wasilii Berezucki. Polskie nazwisko, czy nie polskie? Nie wiem. Zresztą sami napiszcie w komentarzach. Czy to jest polskie nazwisko? Jak nie, no to okej. Kolejnym zawodnikiem jest to zawodnik też CSKA Moskwa, Roman Eremenko. No i tutaj mamy zawodników Realu Madryt, Karima Benzema, Danilo, który chyba kiedyś grał. No i tutaj mamy zawodnika Fenerbahce, Jens Tornstra. Nawet nie wiem jak to się wymawia, ale dobra. Kolejnym zawodnikiem jest to zawodnik były już Borussia Dortmund, Marco Reus. No i też zawodnik Fenerbahce, Bilan Basaçioğlu. Nawet ciężko mi to wymówić, ale jakoś wymówiłem. Kolejnym zawodnikiem jest to zawodnik Dynama Kijów, Olen Gusev. Okej. No i tutaj kolejnym zawodnikiem jest to zawodnik Bayeru Leverkusen, Wendel. Tak to jest jego karta się prezentuje. No i tego klubu nie znam, a jest to klub chyba z Brazylii lub w Turcji, nie wiem nawet. I zawodnikiem jest to Adriano. Zresztą możecie tutaj też napisać w komentarzach, jak ten klub się nazywa. Wtedy będę wiedział. Kolejnym klubem jest to klub FC Barcelona i zawodnik Ivan Rakitic, były. Niestety przeszedł do Sewilli. Szkoda. No i kolejnym klubem jest to też klub FC Barcelona, były zawodnik tamtego sezonu, Jordi Alba.
który teraz gra dla Interu Miami. No i tutaj mamy tutaj zawodnika Borussii Mönchengladbach, Fabian Johnson, takiego garda się prezentuje. Tony Janskate, czy jakoś tak to się wymawia jego nazwisko, też z Borussii Mönchengladbach. I ostatnią kartą też z tego klubu jest to Patrick Werman. Nie Werman, Herman. O, Herman, Patrick Herman. Więc pokazałem wam moją całą kolekcję kart piłkarskich UEFA Champions League, część druga. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków na moim kanale, to zachęcam do zasubskrybowania, dania łapki w górę i do kliknięcia w dzwoneczek, żebyście otrzymywali powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale. A ja tymczasem się zamierzam. Trzymajcie się i do kolejnego nietypowego odcinka na moim kanale. Na razie!